Michał Rogoziński, MMA.pl. Jesteśmy z Marcinem Wrzoskiem już po wadze. Zresztą Marcin na wagę wniósł 65,800, więc początkowo, chyba... ale potem dobiłem, napiłem się i miałem 66 równo. Jakiś taki nawyk ciała chyba do mistrzowskiej, do obrony pasa. Wiesz co, no, byłem gotowy w razie czego wejść na zastępstwo, ale jak już mi powiedzieli, że kandydaci do walki są gotowi na wadze, więc stwierdziłem, chuj, to napiję się. No i na zdrowie. Parnas, mocny zawodnik. Możemy na pewno oglądać walki i z Rajem, i z Kornikiem. Fajnie pokazuje się w tej stójce. Zabor na pewno zadziałał, przeanalizował te walki z tobą, więc jakie są jego silne strony? Stójka. Stójka, aczkolwiek ma też naprawdę, jest bardzo gibki i eksplozywny i nie jest gapą w parterze, absolutnie, bo widać to po walce z Łukaszem, bardzo szybko zapiął mu Darsa, albo Anakondę, jeszcze teraz nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, która to technika była. I jego inne walki też oglądałem sprzed kariery w KSW i też bardzo dobrze sobie tam radził zapaśniczo. Bardzo lubi obalać takim klamrą w pas. No i jest bardzo dobry w stójce, naprawdę. Dużo na odchyleniu, odejściu pracuje, na drugie tempo, czyli ściemnia, zadaje jakiś cios. I wiedząc już, że będzie się zaraz odsuwał, bo ty wejdziesz z kontrą, on się odsuwa i wraca ze swoją kontrą. Czyli trzeba z nim pracować na drugie, trzecie tempo. Czy uważać na kolana wtedy? Uważać na kolana, uważać na tego lewego takiego cepa, lewe kopnięcie. Bo tak samo właśnie jak Scott Askam w ostatnich walkach miksuje kopnięcia na korpus swoją tą lewą, mocną nogą. I trzeba na to uważać. A jak się czujesz? Bo jesteś zmęczony chyba już. Jestem zmęczony, bo przyszliście spóźnieni, gadałeś 10 minut o dupie Maryny, a ja już chcę spać powoli, no więc tak, jestem zmęczony. Spóźno. Powiedz mi tak, czy po ewentualnej wygranej z Parnas będziesz się już domagał rewanżu z Kleberem? Czy to jest ten moment już? No wiesz co, domagałem się już dość dużo, teraz już nie mam zamiaru się o nic prosić. Co będzie, to będzie. A jak zapatrujesz się na pojedynek Gamera z Kleberem? Gamer pierwszy raz w kategorii do 66, mówisz, że dwa razy tylko wchodził do wanny, udało mu się to zbić, Skiba mu pomógł dietetycznie, no ale wiadomo, że Gamer miał problemy z tą wagą zawsze, Kleberowi się też zdarzyło. No wiesz co, myślę, że Motor bardzo, bardzo profesjonalnie podszedł do wagi, nie ze mną, zrobił równiutko 65-800 wtedy. No i Mateusz bardzo profesjonalnie do tego podszedł, było widać, że redukuje tą wagę już bardzo, z bardzo dużym wyprzedzeniem i widać było, że dość gładko mu to poszło. Nie wiem, czy to jest jego taki szczyt formy, bo wydaje mi się, że w tym 7-0 naprawdę solidnie wyglądał fizycznie. Tutaj wyglądał już trochę na troszkę po prostu zbyt szczupłego może, ale wiadomo, że to nie jest konkurs modelingu. Mateusz wyglądał i tak zajebiście, jeżeli chodzi o jego fizyczność, a jego umiejętności zawsze przemawiają same za siebie w ringu i jest moim faworytem w tej walce. Nie, a jak emocje po dzisiejszym stardownie jeszcze, bo miałeś flagę Polski ładnie wywieszoną. Szacunek między wami widać, że jest, ale jak ocenisz to z swojego punktu widzenia? No, odczucia po ważeniu, tak jak odczucia po ważeniu, to jest tylko ważenie. Nie mam jakichś specjalnych odczuć, nie ćwiczę wychodzenia na ważenie, tak jak to robi część zawodników, bo po prostu... A robią, uwierzcie nam. To jest tylko kurwa ważenie, ludzie. Jutro jest walka, do walki trenuję. Ważenie, wychodzę, staję z moim przeciwnikiem, twarzą w twarz. Podnosimy ręce do góry, przybijemy piątkę i schodzimy. To jest... Kurde, nie mam żadnej filozofii, no przynajmniej 20 któryś raz już to robię i nie robię już to, mimo że takie wrażenie jak pierwszy raz miałem się z kimś twarz w twarz, wtedy jakieś emocje
były, a teraz już nie ma. Na walce są emocje. Stary wyjadacz. A to, że Barnas ma, wiem, wiadomo, że rekordy nie walczą, ale jak jest niepokonany do tej pory, mamy chyba jeden remis, 11-1, to też ma dla ciebie jakiekolwiek znaczenie, czy raczej żadnego? To znaczy, no, zwracam na to uwagę, ale nie ma to dla mnie znaczenia, bo to jest jego kolejna walka, kolejna niewiadoma. Jutro się rozwiąże, ale to może być jego pierwsza przegrana. Chcę spytać i o kontuzję. I taki jest mój plan. Tego ci życzę. Dziękuję. Ale chciałbym spytać o kontuzję, bo wiem, że ta plaga kontuzji ciebie dotykała podczas już pierwszej walki z Kleberem. Miałeś problem z dyskiem, natomiast miałeś się spotkać z nim ponownie. Mięsień piersiowy zerwany. Ile? 3 tygodnie przed? Częściowo w jednej, w połowie praktycznie. 3 tygodnie przed walką. Uniemożliwiły mi to zupełnie inne treningi. Próbowałem jeszcze 3 dni bodajże z tym zerwanym mięśniem ćwiczyć. Biłem tylko drugą ręką. No i trenerzy cofali się tego, że masz coś popierdolone. Co ty robisz w ogóle? No i niestety musiałem im przyznać rację. To był błąd, w ogóle próbować ćwiczyć. No i co teraz? Czy zdrowotnie wszystko zagojone? To mówię, no zerwany mięsień to jest 6 tygodni rekonwalescencji około i bardzo szybko się zagoiło, byłem pod opieką Active Rehab mojego fizjoterapeuty Jarka Świderskiego i bardzo szybko się zagoiło. Wiesz co chciałem? Przeglądałem cię Instagrama, przyszedłem sobie na Conora, patrzę, a tam już cię nie followuję, dlaczego? Ale na czym? No Instagramie. A to nie wiem. On cię followował. Może mnie odfollowował. Ale... Powiedziałem ostatnio parę brzydkich słów w wywiadzie, że tak? Nie lubię. Nie wiem. Że ty zawsze mówisz. Byłem głęboko w dupie. Szczerze mówiąc, nie patrzę, kiedy nie sprawdzę, kto mnie followuje. Nie, ale patrzyłem tak z ciekawości, a Karolinę followuje, nie? Na przykład no, dobrze, od was. Dobrze, no bo z Karoliną się koleguje, a ze mną kolegował się kiedyś. Ale, to... nie ma złych emocji. A jakbyś gdzieś skomentował jednym zdaniem, nie absolutnie żadnych złośliwości, ale jego walkę z... A ciebie followuje? Nie, absolutnie. Kto mnie followuje? Mnie nikt nie followuje. Natomiast jego walkę z z Khabibem. Nie, no jak już mnie nie followuje, no to kurwa gwałt, nie? Gwałt, da się zruchać, kurwa, jeździł na nim przez 3 rundy. A tak naprawdę to walka była świetna. Radzik i obok się cieszy. Myślę, tak, że pokazał się naprawdę bardzo dobrze w tej walce. Myślę, że pierwsza runda naprawdę super defensywnie pracowała, no potem zmęczenie wyszło, no i... Jak to jest jak to w walce? No, raz wygrywasz, raz przegrywasz. Chyba tylko gimby i reportaże MMA myślą, że kurwa to jest, nie wiem, jakiś niepokonany zawodnik, nie wiem, kurwa. Wydaje mi się, przed kamerą. Ja tu pytam o Nurmagomedowa, a dostałem lekcję pokory, natomiast ale nie, ja myślę, że ty się poirytowałeś się od tego followersa. Nie, wcale nie dotyczyło się ciebie. Nie, poirytowałeś mnie w ogóle, kurwa, wyjdź stąd. Nie, że to, że to jest po prostu oczy mi się kleją, naprawdę już jestem śpiący. No. Tak, chcielibyśmy bardzo ci podziękować za to, że poświęciłeś tę chwilę nam, naprawdę. A ja wam, że po prostu poświęciliście swój czas, żeby tutaj przyjść. Mieliście pewnie mega dużo fajniejszych zajęć niż to, ale... Nie, ja akurat bardzo czekałem, żeby pogadać dziękuję, z tobą. Dziękuję, bardzo, doceniam to. Trzymamy kciuki, jutro wracasz po przerwie. Tak jest. I cześć. No to wygląda. Dziękuję bardzo.